Dobrze, kochani, wracamy teraz do Słowa Bożego. Do Słowa Bożego. Mariusz, tu jest Mariusz, jesteś Mariusz. Masz przygotowane słowo, zapraszam Ciebie do czytania naszego słowa. Chwała Bogu. Chciałem przeczytać słowo, którym rozpoczniemy nabożeństwo. Jest Ewangelii Świętego Łukasza, 7 rozdział od 36 wersetu. I zaprosił go pewien faryzeusz, aby z nim jadł. Wszedłszy wtedy do domu tego faryzeusza, zasiadł do stołu. A oto pewna kobieta z tego miasta, grzesznica, dowiedziawszy się, iż zasiada przy stole w domu faryzeusza, przyniosła alabastrowy słoik oleju. I stanąwszy z tyłu u jego nóg, zapłakała. I zaczęła łzami zlewać jego nogi i włosami swojej głowy wycierać, a całując jego stopy, namaszczała je olejkiem. Ujrzawszy to faryzeusz, który go zaprosił, mówił sam w sobie: gdyby ten był prorokiem, wiedziałby, kim i jaka jest ta kobieta, która go dotyka, bo to grzesznica. Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś do powiedzenia. A ten mówi: powiedz, nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden był dłużny 500 denarów, a drugi 50. A gdy oni nie mieli z czego oddać, obydwom darował. Który więc z nich będzie go bardziej miłował? A Szymon odpowiadając rzekł: sądzę, że ten, któremu więcej darował. A on mu rzekł: słusznie osądziłeś. I zwróciwszy się do kobiety, powiedział Szymonowi: widzisz tę kobietę? Wszedł do twojego domu, a nie dałeś wody do nóg moich. Ona zaś łzami okropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła. Nie pocałowałeś mnie, a ona, odkąd wszedłem, nie przestała całować nóg moich. Głowy mojej oliwą nie namaściłeś, ona zaś olejkiem namaściła nogi moje. Dlatego powiadam ci, odpuszczono jej liczne grzechy, bo bardzo miłowała. Komu zaś mało jest komu zaś mało się odpuszcza, mało miłuje. I rzekł do niej: odpuszczone są grzechy twoje. I zaczęli współbiesiadowcy rozważać w sobie: któż to jest ten, który nawet grzechy odpuszcza? I powiedział do kobiety: wiara twoja zbawiła cię. Idź w pokoju. Oto słowo Boże. Amen. Panie, dziękujemy Ci, Boże, za Twoje słowo dzisiaj, które Ty posyłasz do swojego Kościoła, Panie. Boże, spraw, Boże, aby Twoje słowo dzisiaj mogło dotknąć naszych uszu, mogło wejść w nas, w nasze serce, do głębi. I jeśli tam jest jakaś ciemność, aby mogło Twoje słowo dzisiaj rozjaśnić tą ciemność, może, która gdzieś jest i jeszcze gdzieś się ukrywa w naszych sercach, Panie. Prosimy Ciebie, Duchu Święty, poślij swoje słowo do swojego Kościoła. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Dzisiaj mamy taki piękny tekst. I też chcę powiedzieć i zwrócić taką naszą uwagę, że dzisiaj też mamy przed ostatnią taką niedzielę zwykłą w kalendarzu liturgicznym Kościoła, bo za dwa tygodnie już będziemy mieli niedzielę palmową. Chcę zauważyć, żebyśmy mieli to na uwadze, że to już za dwa tygodnie, tak, jest. I już wchodzimy w okres świąt wielkanocnych w związku z tym, jako Kościół, i to są największe święta, jak chcę powiedzieć, nasze chrześcijańskie. To nie jest tak, że my chrześcijanie nie obchodzimy świąt, bo obchodzimy święta, z których święta wielkanocne, które już za niedługo, za chwileczkę, są największe. One upamiętniają te największe wydarzenia, mianowicie śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. I to jest to, słuchajcie, co jest dla nas najważniejsze. Jezus Chrystus stał na tym krzyżu, umarł za Twoje grzechy, dla odpuszczenia Twoich grzechów, ale nie tylko umarł, ale On zmartwychwstał. I to zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, słuchajcie, ono uwiarygadnia całe chrześcijaństwo. To zmartwychwstanie Chrystusa jest bardzo ważne. I my za niedługo będziemy wchodzić, już właściwie teraz weszliśmy i powolutku chcemy wchodzić i przygotować się
na te święta, które powolutku, krok po kroku nadchodzą. I dzisiejsze kazanie to jest takie kazanie, które już nas będzie powoli wprowadzać w te wydarzenia krzyża. Chcę powiedzieć, że Ewangelia to nie jest takie sobie, wiecie, opowiadanie o Panu Jezusie jakieś. To nie jest też biografia Jezusa. Ewangelia to jest żywe Słowo Boże, to co my mamy tutaj i ono ożywia naszą wiarę, to Słowo. To nie jest tylko historia jakaś o Jezusie, jakaś książka historyczna, jedna z wielu, wiecie, były książki pisane o Józefie Piłsudskim, o Napoleonie, o carycy Katarzynie, ale czym Biblia różni się od tych innych książek? No, czym się różni? Tym, że jest Słowem Bożym działającym. Ja pamiętam, że jak ja zacząłem czytać Biblię, to Duch Święty ożywił we mnie wiarę i przemienił moje życie poprzez to Słowo, które do mnie zaczęło przemawiać. To zaczęło być żywe Słowo dla mnie. Bóg nie przemawia do mnie w żaden inny sposób, jak właśnie przez to Słowo szczególnie. Szczególnie, dlatego może właśnie chcę czytać to Słowo, rozważać je i poddawać je nawet, może czasami nawet i krytyce, dlatego, bo ono przemienia moje życie. Czytam jakieś historie, pytam się i się zastanawiałem często, czy one są prawdziwe, a może są fałszywe. Próbowałem sprawdzić Słowo pod kątem błędu, czy ono gdzieś tam nie zawiera jakiegoś błędu i powiem wam, w dalszym ciągu czytam Słowo w swoim życiu, tak jak już jestem nawróconym człowiekiem ponad 20 lat i dalej ono uwiarygadnia i dalej ono przemienia moje życie. Warto czytać. Może i warto również i dzisiaj czytać. Tak? Ja sobie tak myślę, czy czasami nie grozi nam taki marazm w Kościele. Marazm, czyli jestem chrześcijaninem, ale marazm. Tak? Siedziałem sobie jeszcze do niedawna w domu. Przyszedłem sobie na nabożeństwo i spokojnie usiadłem, tak jak sobie siedzę, tak? Z taką myślą, no przyszedłem sobie jak zwykle siedzę, jak zwykle nic się nie wydarzy. Może już wszyscy o mnie zapomnieli i nie wiem, już mnie nikt nie obchodzi, bo mam jakieś swoje plany, nie wiem, wyjeżdżam za niedługo do Polski, pożegnam ten kraj, bye, 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 więc sobie przyszedłem, usiadłem i siedzę. Nie? Taki marazm. A tu nagle, nie wiem, Bóg chce do mnie coś powiedzieć, może. I ja sobie tak tylko przyszedłem tutaj, przyszedłem, usiadłem i siedzę, ale czy jestem gotów dzisiaj Boga posłuchać? To jest to pytanie, słuchaj. Możliwe, że dzisiaj Bóg chce coś powiedzieć do ciebie. Ja nie wiem dlaczego, ale Bóg się tobą interesuje. On się tobą interesuje, ja nie wiem dlaczego. Ale jeden powód znam, dlaczego Bóg się tobą interesuje. Bo Bóg ciebie kocha. Bóg ciebie kocha. Ta Jego miłość do ciebie jest miłością niezasłużoną. Chcę to dzisiaj ci powiedzieć. Bóg ciebie kocha, ale ty sobie na tą miłość nie zasłużyłeś w żaden sposób. Bo Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia Jana. Dzisiaj przeczytaliśmy Ewangelię Łukasza. Więc Mariusz przeczytał dzisiaj fragment Ewangelii Łukasza, tak? I dzisiaj słuchajcie, ja chcę nas wszystkich, już odnosząc się do tego fragmentu, chcę zaprosić nas wszystkich do domu pewnego faryzeusza. Tak? Przyjmijcie to zaproszenie, z tekstu wynika i czytamy, że miał na imię Szymon. Szymon i był faryzeuszem. Miał na imię Szymon, bo Jezus się do niego tak zwrócił. Tak? Szymonie do niego powiedział. Tak? Nie wiemy, gdzie był ten dom. Nie mamy zielonego pojęcia. Biblia o tym nie pisze, gdzie ten dom był. Może to jest jakiś dom, nie wiem, w Newbridge, może to jest jakiś dom w Portlisz, może to jest jakiś dom, nie wiem, w Dublinie. Taki, wiecie, tradycyjny nasz dom. Może taki sam jak twój dom. Nie wiemy. Nie był to hotel. Nie? Oni się nie spotkali w hotelu, tak jak my dzisiaj. Spotkali się w jakimś domu, tak? Jezus siedzi za stołem.
I on siedzi za stołem, rozmawia z tym faryzeuszem, z tym Szymonem, a tam z tyłu coś, wiecie, zaczyna się gdzieś dziać coś, jakiś szmer, jakieś coś zaczyna się takiego dziać, co, wiecie, odwraca wszystkich uwagę od Jezusa, bo tam z tyłu, wiecie, jakaś kobieta zaczyna głośno płakać, patrzą wszyscy na tą kobietę, co ona robi, ona się zaczyna dziwnie tam zachowywać, bo otwiera nagle jakiś olejek. Wszyscy czują woń tego olejku, zaczyna pięknie pachnieć w domu, jakaś woń się, taka woń, wiecie, że nikt nie jest w stanie tego nie zauważyć, więc ona zwraca na siebie w pewien sposób uwagę, za chwileczkę ten olejek, ona wyciera o nogi Pana Jezusa, nie ma ręcznika, bo nie wzięła, była nieprzygotowana, swoimi włosami zaczęła ocierać te nogi, taka sytuacja, tak? Nie wiem, tak sobie myślę, że jak my byśmy tutaj, albo kto wie, bo wiecie, ten olejek ma swoje znaczenie, tak? Pewna wonność się rozniosła. Ja sobie chcę tak powiedzieć, taka wonność to może być nasze uwielbienie, nie? Myśmy w pewnym momencie otworzyli taki olejek, oliwa, olejek, to jest symbol Ducha Świętego i rozniosła się woń uwielbienia. Coś takiego, co my żeśmy przed chwileczką zrobili. Ja sobie tak myślę, że ona może dotarła, ta woń, może nawet i do recepcji tego hotelu. Oni też tam może usłyszeli dzisiaj, jak myśmy krzyczeli i jak myśmy dzisiaj uwielbiali Boga. A ja wiem, że tam na tej recepcji pracuje pewna Polka. Może ona słyszała uwielbienie dzisiaj w języku polskim? Tego nie wiemy. Poczuli tam ci wszyscy zgromadzeni w tym domu, w tym domu woń olejku, tak? I zwrócili uwagę na tą kobietę. Ta kobieta płacząc zaczyna swoimi łzami obmywać nogi Jezusa. Swoimi łzami i włosami wycierać potem za chwileczkę. Taka sytuacja. Przyszła sama. Nikt ją tam nie zaprosił. Ona nie była tam mile widziana. Była grzesznicą. I słowo grzesznica tutaj, w tym fragmencie akurat, niekoniecznie musi oznaczać nierządnica. Była grzesznica, Słowo Boże mówi, tak? Ale wskazuje ono na kogoś, kto, wiesz, nie żył zgodnie z przepisami jakimiś religijnymi i to nie była osoba religijna. Była grzesznicą, mówi Słowo. Jezus ją widzi i widzi tych, którzy też tam byli. Widzi Szymona, innych faryzeuszy. I w końcu, ale patrząc na nią i na wiarę jej, na jej wiarę patrząc, mówi do niej: odpuszczone są twoje grzechy. Piękne słowa, słuchajcie. Odpuszczone są twoje grzechy. Powiedział tej kobiecie coś, co tak, ani ona się nie spodziewała, ani ci ludzie tam obecni się nie spodziewali. Coś zaskakującego jej powiedział. Odpuszczone są twoje grzechy. Bo kiedy pojawia się wśród nas grzesznik, i mówię tu o Kościele, bo może to jest sytuacja o Kościele, o wspólnocie, takiej wspólnocie, która była zgromadzona wokół Jezusa. Jacyś uczniowie Pana Jezusa, jakiś faryzeusz, w Kościele zawsze się może taki trafić, i jakiś grzesznik, który przypadkowo, może nawet nieproszony, przychodzi do Kościoła. Obraz wspólnoty, obraz Kościoła, jak nic, tak? I kiedy przychodzi jakiś grzesznik, nie wiem, do mojego domu na przykład, to czasami może chcemy coś takiego, wiesz, a idź sobie już stąd. Daj nam święty spokój, no nie, bo nie wiem, bo śmierdzisz, bo brzydko pachniesz, bo jakoś inaczej się zachowujesz niż my, tacy święci, uświęceni ludzie w Kościele. Idź sobie już, no nie? Nie chcemy mieć z tobą nic wspólnego. Aby inni sobie przypadkiem nie pomyśleli, patrząc na ciebie, że my jesteśmy tacy sami jak ty. I kiedy się pojawia grzesznik, trędowaty, mówiliśmy ostatnio, nie tak dawno temu, człowiek chory, nie wiem, na gorączkę, na udar mózgu, na raka, to byśmy chcieli raczej, wiecie, posłać go tak, nie wiem, do lekarza, do szpitala, do psychiatry,
albo nie wiem, na jakiś odwyk, albo gdziekolwiek, albo zaczęlibyśmy wynajdować dla niego, nie wiem, jakieś diety przez internet, słuchaj, może chcesz, to odchudź się, no nie? Zacznij, nie wiem, lepiej żyć, zdrowiej żyć. Ale słuchajcie, kochani, przecież po to przyszedł Jezus Chrystus, dla nas. Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby zaspokajać nasze potrzeby. Jeśli ktoś jest wśród nas chory, jeśli ktoś wśród nas ma jakieś potrzeby, to kochani, w pierwszym rzędzie do Jezusa Chrystusa musimy przychodzić. Nie do psychologa, nie do psychiatry posyłać człowieka, nie na jakiś odwyk albo gdzieś, ale do Jezusa Chrystusa. Do Jezusa Chrystusa, bo On po to przyszedł i my tego oczekujemy od Boga, że On będzie nas leczyć, bo On jest naszym lekarzem. Ja oczekuję tego, że to On będzie zbawiał grzeszników i oczekuję tego, że On będzie zmieniał moje życie. Oczekuję tego od Jezusa Chrystusa, że cierpiący przestanie cierpieć, grzesznik przestanie grzeszyć, chory przestanie chorować, że sparaliżowany wstanie ze swoich nóg, garbaty się wyprostuje, a grzesznik przestanie grzeszyć. Bo Jezus Chrystus przyjdzie do jego życia i zmieni jego życie. Ja tego oczekuję od Jezusa Chrystusa. I to jest naturalne, chcę powiedzieć, dla mnie. To jest naturalne dla Kościoła, nie wiem, czy każdego. Dla nas, dla zielonoświątkowców, chcę powiedzieć, to jest naturalne. Bo o tym mówi Słowo Boże w sposób szczególny. Bo my jesteśmy takim Kościołem, wiecie, charyzmatycznym, skupionym na Duchu Świętym, który głosi, że Bóg, wiecie, nie przestał uzdrawiać. Tak jak uzdrawiał, Bóg dalej uzdrawia. Tak jak leczył chorych, Jezus Chrystus dalej leczy. Tak jak odpuszczał grzechy, tak dalej odpuszcza. I to jest prawda? Chcę powiedzieć koniec i kropka. Zgadzasz się ze mną? Możesz powiedzieć na to amen? Amen. Jezus Chrystus, tak jak kiedyś działał, On przecież nie przestał działać. Tylko dlatego, że został wzięty do nieba. I wszedł do nieba. Bo posłał nam obietnicę Ducha Świętego. I o tym żeśmy sobie mówili nie tak dawno temu. I teraz ten Duch Święty, ten Parakletos w Jego imieniu dalej działa. I tak chcę Wam powiedzieć, było i w tym przypadku. Kiedy zakrada się tam ta z tyłu, wiecie, ta grzesznica, no nie? Ona rozpuszcza tam swoje włosy, wiecie, a czymś bardzo nieprzyzwoitym w tamtym czasie było to, że kiedy kobieta rozpuszczała swoje włosy. Tak? To prostytutki miały rozpuszczone włosy w tamtym czasie i jeśli byłaby ona mężatką w tamtych czasach, a rozpuściłaby swoje włosy publicznie, to byłby powód do rozwodu dla męża. To była tak, wiecie, to była taka, wiecie, no niefajna rzecz, że ona tam rozpuściła z tyłu te włosy, no nie? I tam zakrada się ta grzesznica i Jezus zamiast jej powiedzieć, słuchaj, odejdź, odejdź, to jest takie, wiecie, takie fe, takie niefajne, nie dotykaj mnie, zostaw mnie w spokoju, zamiast tego, to co do niej mówi? Córko, twoje grzechy są odpuszczone. Tak do niej mówi Jezus Chrystus. Jest to coś, słuchajcie, dla mnie osobiście coś bardzo poruszającego. Cud zbawienia. Dzisiaj chcę mówić o zbawieniu. I ten cud zbawienia jest czymś najwspanialszym, chcę powiedzieć, i najważniejszym w życiu każdego człowieka. Cud zbawienia. Czym jest cud zbawienia? Chcę powiedzieć, cud zbawienia jest przeżyciem i doświadczeniem swojego spotkania z Bogiem. Z Bogiem żywym. Towarzyszy temu zawsze przeżycie własnej grzeszności. W pewnym momencie Duch Święty, On, który jest posłany po to, aby przekonać świat o grzechu, sądzie i o sprawiedliwości, pamiętacie? O grzechu najpierw. On mnie przekonuje o grzechu, mojej grzeszności. Ja przekonany o tym, że jestem grzesznikiem, padam na kolana, uświadamiam sobie sprawiedliwość Boga i tak jak było w moim życiu, padłem na kolana, prosiłem Boga o przebaczenie, Panie, odpuść mi moje grzechy, bo jestem grzesznikiem. I przeżyłem własną grzeszność, ale przeżyłem też jedną rzecz. Pamiętam, jak na słowa Billy Grahama, który niedawno zmarł, modliłem się razem z nim o przyjęcie Jezusa Chrystusa do swojego serca. Pamiętam to do dzisiaj, jak coś jakby rozerwało moje serce, tą skorupę, która otaczała moje skamieniałe serce. Coś rozerwało ten kamień, rozbiło, roztłukło ten kamień
I uwolniło moje serce do życia. Coś ożywiło mnie nagle i poczułem, jak Jezus Chrystus odpuścił mi moje grzechy. I usłyszałem głos: Piotrze, wstań, ja ci odpuszczam, idź i nie grzesz więcej. I to zmieniło moje życie. To, że Jezus Chrystus odpuścił mi moje grzechy. Słuchajcie, ale nie byłem ja sam. Dzisiaj czytamy o tej kobiecie, o tej grzesznicy. Ona usłyszała to samo. Córko, twoje grzechy są odpuszczone. Idź i nie grzesz więcej. I to zmieniło jej życie. Ja dzisiaj chcę mówić o doświadczeniu. Po pierwsze, własnej grzeszności. Ono jest ważne. Ważne jest, ale nie tylko to, gdy czuję, że jestem grzeszny, jak ja pamiętam, ale za tym poszło przeżycie odpuszczenia moich grzechów. Jezus Chrystus, który odpuszcza grzechy. Jezus Chrystus. Kiedy ja czułem taki ciężar, ale kiedy klęknąłem, powiedziałem: Panie, jestem grzesznikiem, Panie, odpuść mi i przebacz. I Bóg odpuścił mi moje grzechy. Tak jak tej kobiecie, o której dzisiaj czytamy. Bo wiecie, bo ze zbawieniem nierozerwalnie jest związane odpuszczenie grzechów. Bo w cudzie zbawienia te dwa elementy, po pierwsze przeżycie własnej grzeszności, uświadamiam sobie, ale i odczucie, przeżycie odpuszczenia grzechów, te dwa elementy idą w parze. I to nazywamy nawróceniem. I to nazywamy przeżyciem nawrócenia. To, kiedy ja oddaję swoje życie Jezusowi Chrystusowi i przeżywam tak zwane nawrócenie. W Biblii jest to nazwane metanoia. Jest użyte takie greckie słowo. Metanoia, przemiana umysłów. Potrzebujemy uzdrowienia. Oczywiście i my jako Kościół Zielonoświątkowy mówimy i modlimy się o ludzi, o uzdrowienie dla ludzi. My dbamy o te rzeczy, bo wierzymy, że Bóg uzdrawia, tak? Wierzymy. Uzdrowienie jest cudem. Bóg dzisiaj uzdrawia. Modlimy się o to często, ale o wiele bardziej ważne, ja chcę powiedzieć, od cudu uzdrowienia jest cud odpuszczenia grzechów i zbawienie, które za tym idzie. Dlaczego? Bo od tego zależy twoje i moje życie. Od cudu zbawienia, tak? O wiele ważniejszym jest wierzyć. Uwierzyć, upamiętać się ze swoich grzechów, bo wiesz, może nic się nie wydarzyć, na przykład na moją modlitwę, kiedy na przykład ja się modlę o uzdrowienie jakiegoś człowieka, ten człowiek może nie zostać uzdrowiony. Ale ja dalej wierzę, bez względu na to, czy się będą działy jakieś, nie wiem, spektakularne cuda, czy nie, ja dalej będę wierzyć. Dlaczego? Ponieważ uwierzyliśmy, że Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem, jest Zbawicielem i jest kimś więcej niż tym, który czyni tylko cuda. Na zawołanie, na wstryknięcie. Wiecie, są tacy ludzie, możemy ich widzieć w internecie czasami, oglądać, wiecie, na wstryknięcie, na zawołanie, on weźmie kamizelkę, rzuci tam tłum, pum, leży, wszyscy leżą gdzieś, padli na ziemię. My nie idziemy za takimi spektakularnymi cudami, my te rzeczy krytykujemy, my się z pewnymi rzeczami nie zgadzamy, ja chcę powiedzieć, ale jakby nie jesteśmy zamknięci na te rzeczy, bo widzimy, że Ewangelia mówi o znakach i cudach i oczekujemy tych rzeczy, aby ci, którzy nie wierzą, mogli uwierzyć. Aby ci, którzy nie są zbawieni, mogli być zbawieni. Aby ci, którzy są chorzy, na naszą modlitwę mogli zostać uzdrowieni. Jeśli oczywiście Bóg zechce. Jeśli Bóg będzie chciał, tak? Choć nieraz i zobaczą cuda, chcę powiedzieć, niektórzy ludzie, jest takie niebezpieczeństwo, ale mimo to niektórzy nawet i nie uwierzą. Jest takie też niebezpieczeństwo, choćbym i widział cuda na swoje oczy, które się dzieją, jednak i dalej nie uwierzę. Ale chcę podkreślić, że ten cud zbawienia mimo wszystko jest nadal cudem najpiękniejszym ze wszystkich. Cud zbawienia. On jest najważniejszy i jest czymś, co chcę powiedzieć, pozostaje. Dlaczego pozostaje? Bo z cudem uzdrowienia, wiecie, jest tak, że jestem chory, zostaję uzdrowiony, ale potem znowu, nie wiem, moje zaniedbanie, wypadek, choroby, albo starość,
Znowu się starzeję i znowu coś mi nawala i znowu potrzebuję tego cudu uzdrowienia. Tak? Przeszedłem grypę, ale za 2, za 3, za 5 miesięcy znowu mam grypę. Tak? A potem i tak, czy zdrowy, czy chory, i tak, taki czy taki, i tak umrę. A i tak umrę, no nie? A ze zbawieniem jest inaczej. Ze zbawieniem jest tak, że nawet jeśli umrę, nawet jeśli chory umrę, kaleki umrę, to i tak będę zbawiony. To i tak będę zbawiony. Jezus chce, abyśmy dzisiaj mogli to zrozumieć. Cud zbawienia. Bo wiecie, bo faryzeusze tego nie rozumieli, jak czytamy tutaj. Oni, ci faryzeusze, to jest ta jedna z grupa ludzi obecna tam przy tym stole razem z Jezusem, tak? Ci faryzeusze, oni zobaczyli tą kobietę, tą grzesznicę i wiecie, co zaczęli robić? Szemrać. Szemrać zaczęli. Zawsze we wspólnocie znajdą się tacy, którzy będą szemrać. Gdzieś przeciwko Jezusowi, przeciwko braciom, przeciwko sobie nawzajem. Ale więcej troszeczkę, bo wiecie, faryzeusz to jest taki ktoś, kto Jezus krytykował faryzeuszy. Bardzo często. Faryzeusz to jest taki, powiedzmy, taka figura. To jest figura, bo faryzeusz zanim zacznie mówić coś na głos, to najpierw zacznie myśleć w swoim sercu. I tam jest napisane, że oni najpierw zaczęli myśleć w swoim sercu. Myśli w swoim sercu, osądza w swoim sercu, podejrzewa i jest na nie generalnie, tak? I tak, jak jest, i tak jest tutaj, tak, z tym faryzeuszem. On sobie zaczął myśleć coś takiego, gdyby on był prorokiem, ten Jezus, gdyby on był prorokiem, to by wiedział, kto go dotyka. A, ta kobieta, to by wiedział, kim ona jest. On by wiedział, jakby był, ale nie jest. Widocznie nie jest, bo nie wie, kim jest ta kobieta, która go dotyka, że jest grzesznicą. Nie? Się brzydzę grzesznikami. Ja z grzesznikami nie chcę mieć nic wspólnego. Nie? On, gdyby on, no nie? Tak sobie zaczął myśleć ten człowiek. I faryzeusz najpierw sobie myśli w swoim sercu, a potem, wiecie, szepce innym na ucho. Wiecie, plotka w kościele. Takie szeptanie potem, nie wiem, po nabożeństwie, potem dzwonienie do siebie nawzajem, a ty wiesz? A ty wiesz, co ten pastor dzisiaj powiedział? Jak on się zachował? I tam, wiecie, takie ocenianie. A ta żona pastora? Ty widzisz, jak ona jest po prostu? Wydaje się, że ona jest taka nerwowa? Taka ten? A może coś z nią jest? Wiecie, co chcę powiedzieć? Nie? Czy może się to zdarzyć w kościele? Może się zdarzyć w kościele. A czy się zdarza? Wiecie co? Jak znam życie, i wiecie co, i to jest syf. Ten obraz tego stołu, przy którym jedział, to jest obraz kościoła, tak? I my musimy wiedzieć, że w kościele i tacy ludzie też mogą być. Bo są i tacy. Nie wszyscy, którzy szli za Jezusem, szli z dobrych motywacji. Szedł tłum, było grono 12, ale szedł jakiś tłum, a Łukasz mówi, ale szedł też jakiś motłoch. Nie? Szli ludzie, którzy za Jezusem, którzy tylko chcieli tam patrzą, co tam się dzieje, dla cudów. Chcieli tylko widzieć jakieś, nie wiem, niewidy jakieś, nie wiem, różne rzeczy. Różni ludzie szli za Jezusem, tak? Ale pytanie, czy Jezus pochwala taką faryzejską postawę? Nie, absolutnie nie. Gani. I żeby jakby zapobiec tym takim szeptom i tym takim ocenom jego osoby, od razu mówi pewną przypowieść. Słuchaj, mam ci coś do powiedzenia. I mówi tą historię. Było dwóch dłużników. I mówi tą historię, pewną przypowieść, pokazuje dwóch dłużników. Był taki, który był winien więcej i był taki winien, który był winien mniej, tylko troszeczkę. Był taki pierwszy, który był bardziej zadłużony i zadaje pytanie, przebaczono temu i temu, słuchaj,
który będzie kochał więcej? I on mówi, no ten, któremu więcej przebaczono. Jezus mówi, słusznie powiedziałeś. I teraz popatrzcie na tą historię i popatrzcie na tą kobietę. Ta kobieta jest typem i przykładem tej, który był zadłużony bardziej. A ty, słuchaj, jesteś tym drugim. Jesteś tym, któremu tak troszeczkę tylko przebaczono, bo się uważasz, że sam za sprawiedliwego i sam za tego, no nie? A popatrz, kobieta, kim ona jest, no nie? Jezus chce tutaj, wiecie, tak właściwie nie chce tutaj wskazywać, który z nich był bardziej zadłużony u Boga, bo u Boga my wszyscy jesteśmy, jakby jedziemy na tym samym wózku, tak? Ale chce pokazać na jedną rzecz. Obydwoje zostali tak samo obdarowani. Obydwoje. Ale ta kobieta odkryła to, kim jest Jezus Chrystus. I w jej życiu dokonało się nawrócenie. Przemiana życia. Prawdopodobnie ta kobieta może i spotkała już wcześniej Jezusa Chrystusa. My tego nie wiemy. Może gdzieś wcześniej słyszała Jego nauczania, bo musiała o Nim wiedzieć, musiała się dowiedzieć w końcu końców, o, jest w domu faryzeusza, no to ja tam pójdę, chcę tam pójść, chcę Go posłuchać. I może gdzieś na początku była gdzieś tam z dala, w kącie się schowała, zaczęła słuchać może tej rozmowy, o czym Jezus rozmawiał z Szymonem, ale potem zaczęło się tam dziać coś takiego, że zobaczyła na siebie, jestem grzesznicą, zaczęła pokutować, zaczęła płakać ze swoich grzechów i tam u stóp Jezusa Chrystusa przeżyła swoje nawrócenie. Najpierw uwierzyła, a potem przeżyła tam swoje nawrócenie u stóp Jezusa Chrystusa. Wiara, nawrócenie, odpuszczenie grzechów, to wszystko się ze sobą łączy. I to odpuszczenie grzechów wzbudziło w niej miłość i szacunek do Jezusa Chrystusa i uwielbienie do Jezusa Chrystusa. I to jest to, kiedy ja powiedziałem, ten olejek, który otworzyła, on jest symbolem uwielbienia. I ona w ten sposób otworzyła ten olejek, piękny zapach, rozniósł się po całym domu i to jest symbol, czy też figura uwielbienia Jezusa Chrystusa. Ona uwielbiła Chrystusa w ten sposób, tak? My dzisiaj uwielbiamy Jezusa w inny sposób. Śpiewamy dla Niego pieśni. Dlatego ja powiedziałem to, za każdym razem, kiedy zaczynamy uwielbienie, otwieramy ten alabastrowy olejek i zaczyna tutaj pięknie pachnieć w tej takiej sferze duchowej. Ten taki piękny zapach się obywa. W Ewangeliach czytamy o wielu cudach, jakie uczynił Jezus Chrystus. I tak, chcę powiedzieć tutaj, myślę, że specjalnie Bartku do Ciebie, to nie są bajki jakieś, baje, baśnie, opowiadania, ale to są fakty. To są fakty. Łukasz, ewangelista Łukasz, był historykiem. On opisuje fakty. I Biblia, czy też Nowy Testament, to nie jest jakaś jedna wielka baja, ściema albo coś, co zawiera zbiór jakichś mitów, tylko to jest zbiór faktów, chcę powiedzieć. I dzisiaj historycy na uczelniach naukowych, oni mają Biblię jako przedmiot naukowy, który badają. I badają ją pod kątem historycznym i traktują ją, tą Biblię, Nowy Testament, jako wiarygodne źródło historyczne. Historyk tak podchodzi do Pisma Świętego. Dla niego to jest źródło historyczne. Ja troszeczkę żałuję, że na tym się oni, jakby wielu z nich poprzestaje. Dla nich to jest wszystko. Dla nich to jest źródło historyczne. Ale ja chcę to podkreślić. To jest ważna uwaga, słuchajcie. Oni traktują je poważnie, jako wiarygodne źródło historyczne. I to badają. I podchodzą do tego serio. To jest nauka. Nauka, tak? My do tego dodajemy coś więcej. My dodajemy do tego wiarę. Tak jak w Biblii jest napisane, że Jezus jest Synem Bożym, my to traktujemy nie tylko jako fakt, ale my w to wierzymy. Bierzemy to do swojego życia. Mówimy tak, ale aż absolutnie. Nie chcę tylko powiedzieć, że On jest jakimś Panem, czyimś Panem, ale chcę powiedzieć, On jest moim Panem.
moim Zbawicielem jest. I kiedy w Biblii pisze, sparaliżowanemu Jezus powiedział, wstań, ten wstał, chcę powiedzieć, to jest fakt. To się stało, to się wydarzyło. My nie wiemy jak. To jest cud, który się wydarzył. Kiedy w Biblii jest napisane, że ślepemu Jezus przetarł oczy i ten zaczął widzieć, to jest fakt. Głuchemu wsadził palce do ucha i ten zaczął słyszeć. Ja chcę powiedzieć, to jest fakt, to jest prawda. Tak? Ale tutaj Jezus chce nam powiedzieć coś jeszcze więcej. Coś, czego nie można zobaczyć w tej historii z tą kobietą. Odpuszczenie grzechów. Bo czy można zobaczyć odpuszczenie grzechów? Jezus uzdrawiał, to są fakty, ale i odpuszczał grzechy, to są fakty, ale czy można zobaczyć odpuszczenie grzechów? I czy można zobaczyć wiarę? Pytanie. Można. Oczywiście, że można. Oczywiście, że można. Ja, kiedy ja się nawróciłem i kiedy moja rodzina zobaczyła, po prostu to powiedzieli, zaświrował. No zwariował, no po prostu. Zwariował. Dostałem ultimatum. Słuchaj, chłopie, albo będziesz dalej się tak grzecznie zachowywał, jak się zachowywałeś, będziesz chodzić do kościoła i będziesz robić, albo po prostu wywalaj z domu. Ja dostałem takie ultimatum. Rodzice mi wyrzucili mnie z domu po prostu. No i ja po prostu miałem wybór, tak? Miałem, ale zdecydowałem się, nie, słuchajcie, ja nie mogę postępować wbrew sobie, wbrew temu, w co wierzę i po prostu no, musiałem opuścić swój dom rodzinny. Widać, słuchajcie, to widać. Jest niemożliwe to, że kiedy człowiek się nawraca, to tego nie widać. I w dalszym ciągu pozostaje taki sam. Tkwi dalej w swoim bagnie, dalej w swoim brudzie, dalej w swoim grzechu. To jest niemożliwe po prostu. To jest niemożliwe. Odpuszczenie grzechów, które człowiek przeżywa, stawia człowieka w zupełnie nowej sytuacji w swoim życiu. Tak jak to było u mnie, no nie, ale może i u ciebie. Ja pamiętam, moje życie zmieniło się o 180 stopni. Bóg mi powiedział, słuchaj, ja ci przebaczam. Ja ci przebaczam, nie pamiętam tego, co było. Bóg mi powiedział, ale może mówi to dzisiaj do ciebie. I może ty dzisiaj chcesz to przyjąć. Ja ci daję nową szansę. Słuchaj, możesz stać się nowym człowiekiem, jeśli tylko chcesz. Jeśli tylko mi zaufasz, jeśli tylko oddasz mi swoje życie, to ja mogę wziąć to twoje życie, które jest zniszczone, które jest chore, które jest takie, no... wygląda może jak lustro, które wziąłeś o ziemię i ono się, wiesz, rozpadło, rozsypało na tysiące drobnych kawałeczków. Jezus mówi może dzisiaj do ciebie, słuchaj, ja jestem w stanie wziąć to wszystko, pozbierać te wszystkie kawałeczki tego lustra, nie zgubię żadnego i ja jestem w stanie w swoich rękach poskładać to z powrotem. Może Jezus Chrystus tak dzisiaj mówi do twojego życia. Ja nie wiem. To musisz ty sam ocenić. Zacznij życie od nowa, wiesz co, ale tym razem już z Bogiem, nie sam, ale zacznij życie od nowa, ale tym razem z Bogiem. Ja chcę to dzisiaj zwiastować, dzisiaj i podkreślić, że to Boże przebaczenie, wiesz, opiera się na Bożym miłosierdziu i na łasce i jest niczym więcej. Ty sobie na to nie zasłużyłeś, twoje życie jest zniszczone. Twoje życie jest rozwalone, musisz to uznać, jesteś grzesznikiem, ale właśnie dlatego, że nim jesteś, Bóg ciebie nie odrzuca. Właśnie dlatego, że ty jesteś grzesznikiem, Jezus Chrystus jest ci koniecznie, niezbędnie potrzebny do twojego życia, aby naprawić i odrestaurować twoje życie. I my jako Kościół, słuchajcie, siostry i bracia, mamy jedną ważną rzecz do przekazania temu światu i tej Irlandii tutaj. Mianowicie odpuszczenie grzechów jest w Jezusie Chrystusie. To jest ta jedna, jedyna wiadomość. Słuchaj, słuchaj, nie musisz się lękać, nie musisz się trudzić. Przyjdź do Boga, poproś Go o przebaczenie. Po prostu to jest bardzo proste, poproś Go. On cię przytuli. On cię przygarnie jak swoje dziecko, on ci przebaczy, on ci odpuści wszystkie swoje grzechy, wszystkie twoje grzechy, tak jak odpuścił tej kobiecie i zrobi to radykalnie,
I on nie wspomni więcej twoich grzechów. To jest niemożliwe, nie wspomni. Oddaj Bogu swoje życie, bo jeśli to zrobisz, to nie będziesz już musiał więcej czuć tego niepokoju i tej niepewności, bo będziesz wiedział, że twoje życie jest bezpieczne i twoje życie jest we właściwych rękach. Dlaczego? Dlaczego? Bo Bóg cię kocha. Bóg cię kocha. On to zrobił, poszedł na ten krzyż, z niczego innego. Ty sobie na to kompletnie nie zasługiwałeś. Z miłosierdzia i z miłości do ciebie. Bez żadnej podstawy, żadnej zasługi ze swojej, z twojej strony do tego, by ciebie usprawiedliwił. Po prostu tylko dlatego, że ciebie kocha. Nic więcej. I najlepszym objawieniem tej Bożej miłości jest Jezus Chrystus, jaką Bóg ma dla ciebie, który nie przyszedł po to, aby ciebie zniszczyć, aby ciebie potępić, aby ciebie zgnoić, ale On przyszedł po to, aby ciebie zbawić, aby ciebie podźwignąć, aby ciebie podnieść z twojego upadku, aby naprawić twoje życie i obdarzyć ciebie nowym życiem, aby uczynić ciebie nowego człowieka. Zacznij swoje życie od początku, ale tym razem już z Bogiem, z Bogiem. I chcę powiedzieć tak, na koniec już. To jest nieprawdą, że tylko grzesznicy potrzebują odpuszczenia grzechów, ci, którzy są poza Kościołem. Ja teraz chcę się zwrócić do osób wierzących na tym miejscu. My też potrzebujemy tego, może nawet i każdego dnia. Może i potrzebujemy tego bardziej niż ludzie, którzy są na zewnątrz. Bo wiecie, jak człowiek jest wierzący, to może sobie tak czasami, wiecie, usiąść na takim tronie i na takich laurach troszeczkę. Ale chcę powiedzieć tak, my też potrzebujemy tego przeżycia. Chyba my bardziej potrzebujemy tego, aby widzieć pewne rzeczy. Może bardziej potrzebujemy widzieć to, że zaniedbujemy swoje życie. Ja może bardziej, bo ja, wiecie, ja mam trudność z tym. Bo jak ja widzę, że Jezus Chrystus mnie oczyścił i próbuję sobie tak popatrzeć na siebie, no jestem czysty, no nie? Jestem czysty, czysty, wiecie, to jest, mogę wpaść w pychę. Jest niebezpieczeństwo, a może sam zaniedbałem jakieś rzeczy w swoim życiu, może sam muszę się od czegoś odwrócić, może sam muszę komuś przebaczyć, komuś, albo może muszę sobie przebaczyć, ja nie wiem, tak? Więc dzisiaj jest takie słowo skierowane i do ciebie, grzeszniku, jeżeli widzisz siebie w pozycji tej grzesznicy, to jest dobra pozycja być u stóp Jezusa Chrystusa. Ale może i jesteś człowiekiem wierzącym, czyli to słowo dzisiaj jest uniwersalne, skierowane do nas wszystkich. Może dzisiaj chcę zawołać do Jezusa Chrystusa właśnie w tych słowach. Panie, odpuść mi moje grzechy. Panie, przebacz mi moje grzechy. Dopomóż mi wybaczyć też tym, może, którzy mnie skrzywdzili. Może wybacz tym, którzy mnie prześladowali. Panie, zmień moje życie. Może chcesz dzisiaj zawołać tą modlitwą. Panie, napraw je. Może chcesz wołać do Boga. Tak, Panie, chcę tego przebaczenia. Chcę też może mieć taką siłę i moc, żeby przebaczyć innym, bo mnie skrzywdzili. I czy jesteś gotów dzisiaj pomodlić się tą modlitwą razem ze mną? To jest taka propozycja otwarta. Panie, przemień moje serce i moje życie. Panie, uczyń mnie na wzór Twojego serca, które odpuszcza, abym i ja może mógł odpuszczać innym ludziom. Jeżeli taka jest mniej więcej też i może to jest w Twoim sercu dzisiaj, to ja zapraszam dzisiaj nas właśnie do takiej modlitwy. Może do takiej modlitwy. Proszę, powstańmy. Kochani, będziemy się o to teraz chwileczkę modlić. Jeżeli ktoś chce się o to modlić, to może modlić się o to w swoim sercu. Panie, dziękuję Ci Boże za Twoją łaskę. Panie Boże, stoję dzisiaj przed Tobą, może właśnie jako ten, który potrzebuje dzisiaj Twojego zbawienia dla swojego życia, Panie. Tak jak ta grzesznica, która
dzisiaj, żeśmy czytali, była u stóp, u Twoich stóp, Panie. Boże, dzisiaj ja również jestem u Twoich stóp, Panie, i wyznaję to, bo nie jestem jakimś faryzeuszem, ale Panie, wyznaję to dzisiaj przed Tobą, Panie, ja wyznaję przed Tobą, ja Piotr dzisiaj tutaj wyznaję przed Tobą, że ja, Panie, potrzebuję Ciebie, Panie, potrzebuję Twojego zbawienia, potrzebuję, Panie, Twojego odpuszczenia, abyś Ty, Boże, odpuścił mi moje grzechy, również i dzisiaj. Panie, tak jak może zrobiłeś to ponad 20 lat temu, ale dzisiaj, Panie, jest to dalej aktualne, Panie. Boże, dopomóż mi, Panie, Boże, w tym, abym i ja może mógł wybaczać innym ludziom, którzy mnie skrzywdzili tutaj w Irlandii, Panie. Boże, dziękuję Ci za Twoją łaskę, Panie. Boże, ale chcę prosić Ciebie o to, abyś tak jak zmieniłeś moje życie kiedyś, abyś również i dzisiaj, i każdego dnia zmieniał moje życie, Panie. Boże, bo moje życie jest zniszczone, Panie. Napraw moje życie, Boże, bo tej naprawy ja potrzebuję również i dzisiaj. Bo nie usiadłem na laurach. Nie mogę twierdzić, że moje życie już jest doskonałe i jest tak doskonałe, że nie potrzebuję naprawy. Panie Boże, bo nie jestem jak ten faryzeusz, Panie. Nie chcę być, ale chcę widzieć. Panie, napraw moje oczy też, abym mógł widzieć, że moje życie nie jest doskonałe. Ale Panie, napraw moje oczy, abym mógł widzieć, że moje życie potrzebuje Ciebie i potrzebuje naprawy w moim życiu, Panie. Boże, o to proszę Ciebie dzisiaj. I dziękuję Ci, Panie, też za Twoje słowo, które Ty kierujesz dzisiaj do swojego Kościoła, Panie. Boże, może nie jest to takie miłe słowo dla nas. Może to jest słowo które wzywa do upamiętania. Może to jest słowo, które wzywa dzisiaj do nawrócenia. Ale to jest właśnie to słowo, które Ty dzisiaj kierujesz do swojego Kościoła. I chcesz, aby Twój Kościół dzisiaj to mógł usłyszeć. I ja, Panie, dziękuję Ci za to słowo, które Ty posłałeś dzisiaj do nas. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Kochani, jesteśmy przed wydarzeniem Wieczerzy Pańskiej. I ja chciałbym poprosić Irku Ciebie tutaj na środek, żebyś mógł usłużyć wraz ze mną. Tak, będziemy dzielić chleb, będziemy dzielić wino. I miałbym prośbę, Agnieszko, do Ciebie. Masz Biblię, żebyś mogła przeczytać nam z pierwszego listu do Koryntian ten fragment, który my zwykle czytamy, tak, do Wieczerzy Pańskiej. On jest zapisany w pierwszym liście do Koryntian, rozdział 11. Dobrze, super. Tak, wspaniale, tak, to ten, tak, 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 od 23, żebyś mogła nam przeczytać i przystąpimy do dzielenia chleba i wina. Ja tylko chciałbym celem takiego porządku wspomnieć jedynie tyle, że prawo przystępowania do Wieczerzy Pańskiej w naszym kościele, w naszej wspólnocie mają osoby, które nawróciły się w wieku dojrzałym, oddały Jezusowi Chrystusowi swoje życie, powierzyły je, wiedzą to, że Jezus Chrystus jest moim Panem. Każdy to mówi o sobie, oczywiście nie o mnie, wskazuje na mnie, tylko mówi o sobie, że Jezus jest moim Panem, wiem to. To jest jedna rzecz, ale to nie wszystko. I przyjęły chrzest. Chrzest, który jest bardzo ważny, chrzest w wieku dojrzałym. Najpierw wiara, potem chrzest, taka jest kolejność, którą my czytamy w Biblii. Mieliśmy chrzest, ja chcę powiedzieć, 2 tygodnie temu tutaj. Wspaniałe wydarzenie. Ania przyjęła chrzest. Dzisiaj niestety nie mogła do nas przyjechać. Wydarzyły się jakieś rzeczy wczoraj, ale będzie za tydzień. Cieszymy się z Anią, z jej chrztu. I to jest to, tak? I te osoby są zaproszone do Wieczerzy Pańskiej, a inne osoby niestety nie mogą przyjmować Wieczerzy Pańskiej w naszym kościele. Takżeśmy tutaj przyjęli, my wszyscy tutaj jesteśmy w tym zgodni. Mówię, my wszyscy w sensie członkowie tego kościoła. A teraz już, Agnieszko, proszę Ciebie, żebyś mogła odczytać fragment Słowa Bożego. Albowiem ja przejąłem od Pana to, co Wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za Was wydane. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej. To czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha jego pijecie,
śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza. I tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije. Albowiem, kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło. Halleluja. Panie, dziękujemy Ci Boże za ten chleb. I błogosławimy ten chleb, tak jak Ty wziąłeś do ręki, złamałeś, błogosławiłeś i rozdałeś swoim uczniom. Panie, dziękujemy Ci i powiedziałeś, to jest ciało moje, które zostało wydane. I Panie, ja Ci dziękuję za ten krzyż, na którym to ciało zostało rzeczywiście złożone. Tam zostało ono przybite do tego krzyża za moje grzechy i tam w tym krzyżu moje grzechy zostały odpuszczone. A ja dzisiaj mogę dzięki temu właśnie wydarzeniu sięgnąć po ten chleb i w ten sposób wyznać, że ta ofiara Twoja na tym krzyżu jest skuteczna dla mojego życia. I tam dokonało się moje zbawienie i tam zostały odpuszczone moje grzechy. Panie, dziękuję Ci tylko i wyłącznie dzięki temu. Alleluja. Nie dzięki jakiejś mojej zasłudze, ale tylko i wyłącznie dzięki temu, że Ty dobrowolnie tam oddałeś się i tam Twoje ciało zostało przybite na tym krzyżu. Dziękuję Ci za to, Jezus. Amen. Alleluja. Panie, ja też Ci chcę podziękować za to, że mamy dzisiaj taki spokojny czas, Panie. Za to, że możemy, Panie, przy okazji wieczerzy wspominać, Panie, Twoją śmierć. Panie, ja dziękuję Ci też za to, że Twoje ciało zostało przybite do krzyża, Panie, i że tam na tym krzyżu przelała się Twoja krew, Panie. Właśnie to dzięki Twojej ofierze, Panie, temu, co się stało tam na krzyżu, jesteśmy dzisiaj ludźmi wolnymi, Panie, uwolnionymi od grzechu, Panie. Dzięki Tobie, Panie, że Twoja krew tam się przelała, Panie. Niech ona będzie błogosławiona dzisiaj, Panie. Niech będzie dla nas błogosławieństwem, Panie. Niech wzmocni naszego ducha i wzmocni nasze ciała. Niech której będzie za wszystko chwała i cześć, uwielbienie. Amen. Amen. Wziął, pobłogosławił, jak żeśmy błogosławili i złamał. Ten gest złamania, on ma też swoją wartość. I rozdał.